Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż rzeczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu rata, to znaczy pusta głową, podlega Wysokiej Radzie. Kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wrzucono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy na chwilę. Jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. To fragment z Księgi Proroka Ezechiela, pierwszego czytania, dzisiejszej liturgii słowa. I myślę, że dla nas wszystkich to jest dzisiaj ta dobra nowina. Jeżeli nawrócimy się do swoich grzechów, jeżeli będziemy postępować według prawa i sprawiedliwości, to zachowamy swoją duszę przy życiu. Jeśli mamy coś przeciw swojemu bratu, a chcemy dar swój ofiarować Bogu, to najpierw ten dar musimy zostawić, pojednać się ze swoim bratem, a potem dopiero rozmawiać z Bogiem. Te słowa bardzo mocno do serca wzięli sobie właśnie żołnierze, o których wspomniałem na początku opowieści. Żołnierze niezłomni. Bo ich przykład życia, szczególnie w tak beznadziejnych, można powiedzieć, czasach, jakimi dla Polaków były czasy stalinowskie, po teoretycznie wybranej wojny, kolejna okupacja sowiecka, to mogło wielu ludzi całkowicie rozłożyć wewnętrznie i zewnętrznie. I tak też się stało. My wiemy, że wielu w tym okresie służyło reżimowi, który próbował zniszczyć w naszych rodakach wszystko to, co było w nich najcenniejsze. I od tej strony wiary, i od tej strony dumy narodowej. Ale na przykład weźmy sobie taką szczególnie świetlaną postać, to był rotmistrz Witold Pilecki. Myślę, że chyba nie ma w tej chwili człowieka, który by nie znał tego nazwiska. I który za każdym razem, kiedy rozmawiał ze swoimi oprawcami z Urzędu Bezpieczeństwa, mówił o tym, że się za nich modli. Mówił o tym, że im przebacza. Zdając sobie całkowicie sprawę z tego, że przecież jest to trochę taka mowa jak do ściany. Bo ci ludzie zupełnie nie rozumieli tego, co miał do przekazania ów szlachetny człowiek, który wiemy, że
okrutnikiem do Auschwitz. I wiemy, że walczył w kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim. I sam na własną prośbę wrócił do Polski, aby walczyć z reżimem komunistycznym, kiedy już wszyscy stwierdzili, że to nie ma najmniejszego sensu. On walczył do końca. Walczył w imię przede wszystkim najwyższych wartości, jakie posiadał w swoim sercu, czyli w imię wartości wiary. A swoje dzieci uczył modlitwy, uczył szacunku do Boga, do Kościoła i nie odstawał się z myślami ze znanej książki Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I wiedział, że tylko naśladując Chrystusa do końca i na serio jest w stanie zwyciężyć. Bo pomimo tego, że zginął w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy, tak jak to zwykle bywało w przypadku oprawców z tamtego okresu, to odniósł swoje zwycięstwo. Bo to dzisiaj właśnie o nim mówią ci, którzy rozumieją, na czym polega prawdziwa wiara, prawdziwa służba i prawdziwy patriotyzm. Czysty patriotyzm. Patriotyzm, który jest czymś, co powoduje z nas, powoduje, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Oczywiście próbuje się dzisiaj nam to w jakiś sposób zdementować. Pokazać, że może patriotyzm to to samo, co nacjonalizm. W związku z tym nie warto być patriotą, ale wiemy, że tak nie jest. A co do nas, Polaków, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że patriotyzm zawsze szedł w parze z wiarą. I to z głębokim przekonaniem, że tylko służąc Bogu i Ojczyźnie możemy odnaleźć szczęście. Czyli mówiąc w kategoriach biblijnych, błogosławieństwo. Dlatego myślę, że każdy z nas dzisiaj stając na drodze wielkopostnej, tej drodze, którą rozpoczęliśmy całkiem niedawno, dzisiaj mamy drugi z kolei piątek wielkopostny, myślę, że może większość z nas tutaj obecnych była na drodze krzyżowej, uświadamia sobie, jak bardzo potrzebujemy takiego znakomitego świadectwa niezłomności, jaki dają nam właśnie ci nasi bracia i siostry, którzy poddali swoje życie w imieniu hasła Bóg, honor i ojczyzna. I doskonale to hasło rozumieli, wypisując treść tego zrozumienia swoją własną krwią. Myślę, że to, że dzisiaj Ewangelia przedkłada nam takie szczególne wymagania pojednania się z tym, kto ma coś przeciwko nam. Abyśmy w duchu miłości i braterstwa mogli ze sobą rozmawiać, a przede wszystkim rozmawiać z Bogiem, który ma być w centrum naszego życia. Trzeba nam także ze względu również na tych naszych drogich niezłomów popatrzeć właśnie w geście pojednania i miłości na tych, którzy są daleko od Boga,
którzy sprzeciwiają się Jego głosowi, którzy obrywają te wartości, które dla nas są szczególnie cenne. I z jednej strony, nie zapominając o postawie dumy z tego, że jesteśmy chrześcijanami, nie zapominając też tej sytuacji, kiedy to Chrystus otrzymawszy cios w twarz od Malchosa, nie nastawił od razu drugiego policzka, ale powiedział: dlaczego mnie bijesz? I my też musimy zadawać to pytanie w momencie, kiedy mamy wartości, które są bliskie naszemu sercu. To jednak nie możemy zapominać, że jako chrześcijanie, jako należący do Chrystusa, mamy obowiązek zawsze powiedzieć słowo przebaczenia. I pierwszy wyciągnąć dłoń w geście pojednania. To jest klucz do tego, abyśmy mieli zrozumieć, czym jest prawda podana nam przez Jezusa i zamykająca się w temacie każdego piątku okresu wielkopostnego, kiedy przeżywamy drogę krzyżową.